alergiach pokarmowych słyszymy coraz więcej. Według wielu badań te alergie pokarmowe są coraz częstsze, coraz więcej osób jest z nimi zagrożona. Ale czym właściwie są te alergie pokarmowe? Na czym polegają? Co je powoduje? Oto odpowiedź na to pytanie. Tak ładnie, regułkowo można powiedzieć, że alergia pokarmowa jest to patologiczna reakcja organizmu na pokarm uwarunkowana mechanizmami immunologicznymi. Bardzo, bardzo ważną kwestią w tym przypadku jest to wyjaśnienie sobie tego, że ta reakcja wynika z pracy, z działania naszego układu odpornościowego, czyli tego układu immunologicznego. Bardzo ważne jest tutaj też podkreślenie tego, że ta reakcja jest właściwie natychmiastowa. Od razu po spożyciu jakiegoś pokarmu, właściwie składnika tego pokarmu, nasz organizm zapoczątkowuje tę reakcję. Ta alergia jest, odpowiedź naszego organizmu jest natychmiastowa. Jak to w ogóle wygląda? Nasz układ odpornościowy, który ma walczyć z bakteriami, z wirusami, z wszelkimi zagrożeniami, które czyhają na nasze ciało, które nasz organizm spotyka na co dzień, rozpoznaje jakiś składnik pokarmu jako zagrożenie i zaczyna z nim walczyć. Po prostu zaczyna go zwalczać w taki sam sposób, w jaki zwalcza wirusy, bakterie, te wszystkie zagrożenia. Całe siły naszego organizmu są właśnie tego układu odpornościowego zaprzągnięte do tego, żeby ten składnik wyeliminować, ograniczyć, żeby nie zagrażał naszemu ciału. Czyli zamiast zignorować ten składnik jako nieszkodliwy składnik pokarmu, na przykład to białko mleka, zaczyna z nim walczyć. Z nim tak jak z jakąś groźną bakterią czy wirusem. Około 90% alergii jest wynikiem przeciwciał klasy IgE. Dlatego najczęściej te alergie dotyczą jajek, pszenicy, mleka krowiego, orzechów, nasion, soi, ryb czy też owoców morza. To właśnie te przeciwciała powodują, że ta alergia to wszystko jest, no po prostu się zaczyna. Zaczerwienione, piekące kąciki oczu, puchnące usta, zatkany nos, bóle głowy, zapalenie żołądka, jelit, problemy pokarmowe. Są to po prostu oznaki, objawy tej alergii. Problem alergii dotyczy około 3% społeczeństwa. Najczęściej w przypadku dzieci w 80% mija do ukończenia trzeciego roku życia. Ale 3% naszej populacji, po prostu ich organizmy, ich układ odpornościowy reaguje nie w taki sposób, w jaki powinien na niektóre składniki obecne właśnie w pożywieniu. Jak sobie radzić z tą alergią pokarmową? Oczywiście najpierw należy zdobyć informacje, dowiedzieć się, na co mamy alergię. Jaki składnik pożywienia powoduje, że nasze ciało zaczyna z nim walczyć? Co powoduje po prostu wystąpienie alergii? Jeśli wiemy, z czym mamy do czynienia, co musimy wyeliminować, co jest tym zagrożeniem, wtedy po prostu możemy stworzyć dietę eliminacyjną, wyeliminować ten produkt z naszej diety i po prostu nasz organizm nie będzie miał możliwości walki, nie będzie miał z kim. Obecnie te alergie w łatwy sposób można na przykład zbadać, na co ma się alergię, po prostu badaniami krwi. W zależności od ceny te badania możemy się zbadać na te substancje od kilkunastu do nawet kilkuset alergenów występujących w pożywieniu i nie tylko. Niestety, ale te alergie bardzo często są po prostu bardzo szerokie, odnoszą się naprawdę do kilku produktów. I osoba, która ma alergię na mleko krowie, na jaja kurze, na jakieś orzechy, na pszenicę, naprawdę musi, taka osoba mająca alergię na kilka produktów, naprawdę musi w odpowiedni sposób
zbudować swoją dietę, wiedzieć, jakie produkty zawierają te alergeny, które mogą na nią źle oddziaływać. W przypadku alergii właśnie ta dieta jest najważniejsza oraz wiedza o tym, na co jesteśmy no niejako uczuleni, co ta alergia, co wywołuje tą alergię. Więc alergia pokarmowa, chociaż to jest 3% społeczeństwa, które może mieć alergię, jest bardzo szerokim tematem. Ilość tych alergenów jest naprawdę potężna. Przez to, że ta żywność jest, zawiera naprawdę coraz więcej składników chemicznych, co ciekawe, więcej prowadzi się właściwie starań, żeby wyeliminować chemię z tego, na czym jemy, czyli te plastikowe talerzyki, kubki, widelce, noże, niż z tego pożywienia, które jemy. To niestety to również może wzmagać, wywoływać alergię i możemy po prostu na nią nawet mieć z nią problemy w późniejszym wieku. Więc problem alergii pokarmowych jest bardzo szeroki. Spróbuję go w najbliższym czasie przedstawić na różnych przykładach, jakie objawy towarzyszą alergiom pokarmowym, czym się różni alergia pokarmowa od innych podobnych właściwie chorób czy też zagrożeń, ale to za jakiś czas. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, zasubskrybuj, opublikuj, pokaż znajomym, podziel się, tak żeby ten filmik dotarł do jak największej grupy ludzi. Oczywiście daj suba, skomentuj, każda aktywność będzie mile widziana. Dziękuję za uwagę.